Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass some. Siemaneczko, witam Was tutaj, Bublantowski z nowym filmikiem z GTA 5. W tym filmiku przygotowałem dla Was 7 ukrytych tajemnic, ciekawostek z GTA 5, o których pewnie byście nie wiedzieli, gdyby nie ten odcinek. Dlatego przechodzimy już do konkretów. Na samym początku oczywiście witam i pozdrawiam wszystkich oglądających. Bublantowski, Was ziom, hello! Wszystkich nowych widzów oczywiście zapraszam już teraz do włączenia sobie subskrypcji, włączenia powiadomień i ustawienia ich w opcji wszystkie. Nie ustawiajcie sobie tych spersonalizowanych, bo bardzo rzadko będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmikach, które przygotowuję specjalnie dla Was na moim kanale Bublantowski, Was ziom, elo. A tutaj mamy teraz krótki filmik z ostatniego live'a, pokaz fajerwerków. Myślę, że całkiem nieźle to wyszło, mimo że był całkiem też niezły chaos i rozpierducha. Także tutaj jest właśnie nasz live'ik z ostatniego czwartku chyba. Tak. Dobra, teraz może pokrótce o tym filmiku. Na pierwszy etap pójdą diamenty, cała prawda o tych diamentach, bo różno tyle historii o tym krąży. Wszystkie to są ściemy, poczekajcie, wszystkiego dowiecie się za chwilę. Następnie pokażę Wam ukryte dekoracje w Waszym apartamencie w penthouse'ie. Później będziemy jeszcze rozmawiali na temat tego telefonu od pani Baker, po którym można iść i odblokować sobie nowego właściciela w kasynie. Będzie również jak ukraść sprzątaczce kartę do drzwi, które będą otwierały wszystkie drzwi na dole. Będzie o Madame Nazar, będzie o tatuażu UFO, będzie również o tym, jak wzywać opresora bez tego cooldownu. Na samym początku oczywiście bierzemy najważniejszy temat, te diamenty, diamenty, każdy by chciał diamenty, wszyscy mówią, że diamenty, a diamenty są, ale na razie są to ukryte pliki w grze, to nie jest jeszcze aktywny etap gry, także nie szukajcie tych diamentów, diamentów na razie jeszcze nie ma, to będzie dopiero odblokowane w przeciągu kilku przyszłych tygodni, także tutaj macie całkowitą prawdę i naprawdę nie marnujcie czasu na te diamenty, bo na razie jeszcze po prostu ich nie znajdziecie. Na razie najwięcej można zarobić na złocie, później tańsze, mniejszy zarobek przynoszą właśnie to będzie artwork, to będą całe te obrazy i tak dalej. No i najmniej za kasę, wiadomo, najwięcej będzie za diamenty, ale tych diamentów na razie jeszcze nie ma. Artwork, czyli to będą dzieła sztuki, tak, to będą dzieła sztuki, najpierw jest kasa, później dzieła sztuki, następnie gold i te trzy na razie możecie znaleźć, trzy łupy możecie znaleźć w grze, ale niestety diamentów jeszcze nie ma, nie jest to jeszcze aktywowane. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego etapu, udajecie się do swojego penthouse'a w kasynie, wchodzicie w menu interakcji, wystrój, w hall, no i tutaj w hallu możecie znaleźć bardzo fajne, nowe choinki, których nie było jeszcze do tej pory w GTA 5. Nigdzie tego prędzej nie widziałem, dlatego powiedziałem sobie, że trzeba to pokazać. Nie jest to może jakaś niesamowita sprawa, ale myślę, że warte pokazania, żebyście również o tym wiedzieli. Najfajniejsza jest właśnie ta kręcąca się choinka z bombkami. Później będzie też jeszcze ta choinka z tymi butelkami z szampana, też równie fajna. No i ta świecąca, wiadomo, wszystko co się świeci, to nie złoto, ale fajnie wygląda. Dobra, tutaj mamy właśnie te choinki. A ja korzystam z chwili uwagi i zapraszam Was już teraz do kliknięcia łapeczki w górę. Oczywiście zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie te 7 niesamowitych, ukrytych tajemnic i historii z GTA 5, które przygotowałem specjalnie dla Was na moim kanale Bublantowski, Was ziom, hello! Oczywiście zapraszam Was jeszcze do subskrybowania kanału, włączenia sobie powiadomień w opcji wszystkie, jeżeli macie zaznaczone spersonalizowane dostawanie tych powiadomień, to jest lipa, ustawcie sobie, żeby dostawać wszystkie powiadomienia. A ja oczywiście będę przygotowywał Wam kolejne niesamowite kawałki z GTA 5, bo ja dostarczam Wam wszystkie najlepsze, najświeższe i najbardziej pojechane newsy z GTA 5, zwłaszcza te prawdziwe. Dobra, i tu widzicie, skończyłem historię z choinkami, już jest telefon od pani Baker,
Także po tym telefonie, jak jest, mówi to, co tutaj teraz mówi, to właśnie wtedy trzeba udać się do kasyna i iść w miejsce, gdzie macie odpalić sobie tą misję zmiany właściciela kasyna. Także jest to randomowe, nie da rady chyba tego za bardzo wywołać. Jedyne, co mogę wam poradzić, żeby dostać ten właśnie telefon, musicie być zarejestrowani w SecuroServe lub w klubie motocyklowym. Jestem teraz w kasynie, możecie czekać również w kasynie, żeby to odblokować. Nie wiem, co to tak naprawdę daje do tego napadu, ale myślę, że na pewno ktoś napisze o tym w komentarzach. Czekam na wasze podpowiedzi. Oczywiście też zapraszam was do komentowania tego filmiku. Chciałbym wiedzieć, co sądzicie właśnie o takich filmikach z nowinkami, z ciekawostkami z GTA 5, o których byście pewnie nie wiedzieli, gdyby nie ten odcinek. Dobra, przechodzimy do następnego i uważam, że to jest chyba najlepszy trik z całej właśnie tej składanki. Będziemy teraz kradli kartę, którą możemy wykorzystać w tych nowych napadach na kasyno. Będziemy okradali naszą sprzątaczkę. Będzie to niestety tylko przepustka na piętro numer 1, ale tak, uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, pomoże wam to w napadach. No i teraz wystarczy podejść do telefonu, zadzwonić i wybrać opcję usługi sprzątania. Usługi sprzątania, jeżeli byście mieli to na szaro lub ona nie przechodziła, warto jest najpierw rozkręcić imprezę. Żeby rozkręcić imprezę, potrzebny jest barek i strefa imprezowa. Także ja zrobiłem najpierw tą imprezę i tak dalej, a teraz po prostu dzwonię do tej sekretarki, żeby do tej sprzątaczki, żeby ona przyszła, posprzątała i proszę bardzo, ona ma tutaj taki tajemniczy wózeczek, przychodzi, niby nic, tak, dzień dobry, dyszka za godzinę, nie ma problemu, bardzo fajnie, to proszę zacząć tam od salonu, nie, była mała imprezka, proszę pani, niech się pani za bardzo tam nie przyjmuje, wszystko do śmietniczka, ciach, pach, padnie, padnie, dobra, to ja idę sprawdzę coś na laptopie, muszę tam wysłać kilka maili, a i po cichutku tutaj podchodzimy do wózka, dajemy strzałkę w prawo i proszę bardzo, mamy kartę dostępu do drzwi do pierwszego piętra, także bardzo fajna sprawa. Jeżeli też ci się podoba, kliknij łapeczkę właśnie teraz. I proszę bardzo, jaka radość. Jest radocha. Lester przysłał wiadomość, zaraz otworzę telefon, przeczytam wam to, co chodzi. Okazja czyni złodzieja. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. I tutaj Lester pisze właśnie, że ta karta to jest karta do wszystkich drzwi na pierwszym piętrze, którą będziemy mogli wykorzystać w kasynie. A w sumie jak będziemy napadali na te kasyno. Teraz przechodzimy do drugiej najlepszej ciekawostki z tego filmiku. Myślę, że o tym jeszcze nie słyszeliście. Niestety tutaj musicie trochę spędzić czasu przy maszynie, ale pierwsze humorystyczne podejście do maszyny, proszę bardzo, wrzucam monetę, tu widzę i zobaczcie, co ona tam napisze. Zaraz tam będzie napisane, że widzę białe samochody, nie, poczekajcie, nie będę psuł tego. Widzę wiele samochodów w białym pomieszczeniu, wszystkie takie same i wiele bogactw i apatię. Dziwna wizja. Czyżby wywróżyła nam kopiowanie w garażu na 10 miejsc w zwykłym apartamencie? Bo dla mnie to wygląda jak 10 skopiowanych samochodów. Wszystkie takie same. Bogactwa. No inaczej tego nie można określić. Dobra, i tutaj teraz jest ta prawdziwa petarda, o której mówiłem. Ta maszyna czasami podaje wam cyfry 7, 6, 4, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 3. I to jest ukryty telefon do właśnie Madame Nazar. 1, 2, 3, 7, 6, 4, 5, 1, 1, 2. Lecz jednak, żeby, jeżeli teraz tam zadzwonicie, to ten telefon po prostu będzie zajęty. Musicie najpierw przyjść tutaj do maszyny, do Madame Nazar i Madame Nazar najpierw musi wam powiedzieć te wszystkie cyfry. Dopiero później możecie tam zadzwonić. Oczywiście w tym filmiku w opisie dołączam filmik, z którego wziąłem ten materiał i ten typ dzwoni tam normalnie pod ten numer, on to odblokował, dlatego zajrzyjcie sobie na ten filmik jakiegoś tam burgera ze Stanów. Zobaczcie, że to nie ściema, naprawdę fajna sprawa, warto sobie to odblokować. Jeszcze jedna ciekawostka na temat tej maszyny Madame Nazar. Jeżeli spojrzycie na dół na tą maszynę, jest takie oko jak z
góry Montchilat, czyżby to było coś powiązane, czyżby to była jakaś głębsza historia, głębsza tajemnica, która czeka na rozwiązanie. Proszę bardzo, tu jest porównanie zdjęcia, mamy tutaj podobne właśnie oko na górze Montchilat i tutaj po lewej i po prawej stronie widać takie jakby pioruny. Jak odblokujecie sobie koszulkę na tej maszynie Madame Nazar, obok tej właśnie Madame Nazar są takie pioruny. A teraz jak odblokować sobie tatuaż UFO? Najpierw trzeba zrobić 600 misji uzupełniania zapasów kasy do bunkra. Później musi być godzina między 1 a 4 rano. Trzeba iść do swojego nightclubu, wypić Macbeth Whisky Shot. Tak długo chlejecie tą Macbeth Whisky Shot, aż odrodzicie się na górze Montchilat. Tam wtedy zobaczycie wielkie UFO i odblokujecie sobie właśnie taki tatuaż. To nie jest bajka, to jest prawdziwa historia. O tym pewnie też będziecie później widzieli jakieś dziwne odcinki. A teraz ostatnia sprawa, ostatnia, lecz nie najgorsza. Jak wzywać sobie swojego opresora bez kolejnego czekania 5 minut? Bardzo fajna sprawa, patrzcie. Odesłałem opresora, wezwałem opresora, odsyłam go ponownie i teraz jak chcę go wezwać, muszę czekać 5 minut, muszę czekać 5 minut. Wyobraźcie sobie 5 minut, a teraz wystarczy zwinąć menu interakcji. Będzie to oczywista sprawa, wyciągamy telefon, dzwonimy do mechanika i jak zadzwonimy do mechanika, nie musimy czekać tych 5 minut. Jeżeli chcemy sobie dzwonić, możemy dzwonić dokładnie tak samo jak po każdy inny pojazd, czyli możemy przez telefon wzywać tego opresora co 2 minuty. Możemy co 2 minuty wzywać opresora, czyli możemy lecieć, rozwalać, zsiąść z niego, odesłać go do garażu przez menu interakcji, ale wezwać go już przez mechanika, żeby uzupełnić na amunicję. Dobra, to było już na tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeszcze raz zapraszam do kliknięcia łapeczki w górę. Zapraszam również na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, wasz ziomelo. Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass I'm puffin'. Hey.